Witam was serdecznie, to jest Need for Speed World, ja jestem Lucek i dzisiaj będziemy sobie sprawdzać, jak spisuje się Nissan GT-R R35 Spec V na wyścigach losowych, na różnych jakichś trybach losowych, które nam wylosuje ten oto wspaniały system losowania wyścigów. I krótko powiem wam o tym Nissanie, bo w zasadzie ja już mam taki nawyk, jeśli chodzi o Worda, że jeśli ktoś się pyta mnie, ej Lucek, słuchaj, ej, co myślisz o tym samochodzie? Ja od razu mówię, jakie ma osiągi, jak skręca i tak dalej, co jest jego mocną stroną. Ja już mam to po prostu w nawyku przez skręcenie tych wszystkich filmików dla was. Więc i tym razem powiem wam, że Nissan naprawdę bardzo fajnie się spisuje pod względem przyspieszenia. Bardzo fajnie się prowadzi, jest lekceważony przez sporą rzeszę graczy, sporą rzeszę kierowców w Wordzie, bo myślą, że po prostu ten samochód jest bezużyteczny. Ale wiecie co? Sprawdzimy to dzisiaj. Sprawdzimy, czy na wyścigach losowych zdołam zdobyć jakąś dobrą pozycję. I tym razem będę używał power-upy, będę się starał jak najlepiej przejechać wyścigi. I wiecie co? Mam jeszcze Nissana R35 wersję dragową, dlatego pojedziemy sobie jeszcze jakieś dragi. Myślę, że tak z 4-5 wyścigów sobie pojedziemy różnych jakichś tam trybów i zobaczymy jak mi pójdzie. Okej, no to zapraszam na pierwszy wyścig. No i wylosowało wyścig klasowy w klasie A. Kondary and Marina. Moimi przeciwnikami są pewnie jakieś koksy. Dwie podszawki, tam widziałem chyba 997, 996, chyba i Procar też tam był, tak? No i przede mną Jaguar, który już tutaj ładnie power-upuje. I my też będziemy używać power-upów. Oj, zajechał drogę. Też będziemy używać power-upów, żeby sobie po prostu pomóc. Ten Procar czuje, że będzie mnie tutaj ładnie blokował, ale na szczęście udało mi się wyprzedzić go, zanim staranował mnie tym swoim wielkim molochem. Ojej, przepraszam! Przepraszam pana. Niestety go popchnąłem, ale chciałem zrobić wallride'a na ścianie, tak żeby go ładnie tutaj wyprzedzić, no ale niestety nie wyszło mi. No czasami są takie sytuacje i Kościół pewnie myśli, że chce go tutaj rozwalić teraz, więc tym bardziej będzie go ciężko wyprzedzić, bo pewnie się po prostu nie da. Ale zobaczcie, jak GT-R świetnie radzi sobie z przyspieszeniem. Znaczy świetnie radzi z przyspieszeniem. Po prostu świetnie przyspiesza. Jest naprawdę dobry wóz. Tylko trzeba się na nim troszeczkę tutaj skupić. Oj, zajeżdża mi drogę. Pan gangster czarny. Oj! Kurczę. Dwa dupszoty tak zwane dostał. No ale trudno, coś go tam popchnąłem, więc mam za swoje, prawda? Naprawdę nieźle sobie radzi ten GT-R. I chcę go tutaj trochę wam zareklamować, żebyście zwrócili na niego uwagę, kiedy tam pojawi się bo nie wiem, czy jest zakasy z gry, za chwilę to na końcu tam sprawdzimy, czy jest zakasy z gry teraz obecnie dostępny. Postaram się nim jechać jak najlepiej, naprawdę bardzo przyjemnie się też prowadzi. Chodźmy na następny wyścig, tryb, czy tam cokolwiek. No i tym razem mamy reverse track, tylko nie wiem, który numerek. Szkoda, że te trasy nie zostały jakoś nazwane. Za mną jest chyba Exige, a przede mną jest Porsche GT3 RS, ale nie wiem, czy 4 jest, chyba to jest zwykłe RS. Już mnie tutaj ładnie wyprzedził Exige. Oj! Kurczę, więc z trafikami damy sobie jakoś chyba radę. Jaka to jest trasa? Odwrócona jakaś, ale nie wiem konkretnie, która to jest. Nie pamiętam tych wszystkich wyścigów w tym obszarze świata w grze NFS World. No i zobaczymy, Lotus naprawdę... Lotus naprawdę nieźle sobie tutaj radzi na zakrętach. I raczej ciężko będzie go dogonić. O, przystany. Kurde. Jeszcze nie czaję tych odwróconych tras. Okej, wchodzimy sobie tu pięknie. Ciągle spoglądam na mapkę, wiecie? Gdzie trzeba jechać, bo kurczę, nie znam tej trasy. A, to jest chyba ten. Wiem, co to chyba jest. To jest to, co myślę. Aha.
To jest Lincoln Boulevard, tylko że w drugą stronę. No, to jest to. I poszło mi tutaj wspaniale wręcz. Fajnie, że nikt nie używał power-upów. Fajnych mi dobiera przeciwników ostatnio. Wow, ale część, przekładnia uliczna, ulepszona. Zawsze coś do sprzedania. Zawsze to parę tysięcy więcej w kieszeni będzie. Chodźmy na następny wyścig. No i tym razem wybrało mi trasę Garden Boulevard. Moim przeciwnikiem jest podniesiony aż do klasy S. Lamborghini Murcielago Roadster. I gość, zdaje się, ma jakieś dziwne lagi. W każdym razie to jest jakiś niski poziom. Nie wiem, co się z nim tam dzieje z tyłu. Ale trasa jest fajna pod tym względem, że tutaj nie ma gdzie używać nitra. Może jest kilka takich miejsc, ale one więcej, właściwie używanie w tych miejscach nitra więcej nam szkodzi niż daje pożytku. No i GTR nie jest tutaj zbyt dobrym samochodem. Radzi sobie co prawda na tych zakrętach i ma dość dobre przyspieszenie, ale przydałby się lepszy skręt. Jest tutaj sporo ruchu ulicznego, naprawdę. To jest wyścig chyba z największym ruchem ulicznym, jaki tylko może być. Jak jedzie tutaj 6 graczy, to jest katastrofa. Tu się dzieją normalnie gwiezdne wojny. Wszystko dosłownie lata. No ale jak ktoś jedzie sobie naprzedzie, tak jak ja, to jest całkowity luz. Tylko trzeba uważać, żeby nic nie zderzyć, prawda? Okej, okay, już mamy pierwsze okrążenie za sobą. Dobrze. Fajny jest ten GTR, bo on dobrze przyspiesza do 250 nawet km na godzinę. Naprawdę, jest świetny pod tym względem. Zobaczcie sobie sami na ten licznik, jak cyferki szybko lecą. Ujojoj. I z miejsca rusza świetnie. To jest naprawdę zaleta tego modelu. Ludzie go lekceważą. On jest naprawdę niezły. Nie wiem, czy... W sumie mógłbym go porównać nawet do Lamborghini Gallardo u Valentino Balboni. Chociaż Balboni dużo, dużo lepiej się prowadzi. Lepiej skręca i mniej prędkości traci na tych zakrętach. To jest zdecydowana zaleta. No i przyspiesza też nie najgorzej. Natomiast GTR, ten, którego mam teraz, również nie jest zły. I kończyliśmy sobie Garden Boulevard. I tak jak wam obiecałem, weźmy sobie teraz wersję dragową i pojedźmy jakiś drag. Tylko sobie zmienię. Wiecie co, mam chyba jakoś gówniano pomalowanego tego drugiego GTR-a wersję dragową. Skąd mam wersję dragową GTR-a? Kiedyś była rozdawana chyba na święta, bo to jest właściwie... samochód, coś jak Śnieżka. Śnieżka. Też miał jakieś bombki, gwiazdki, takie pierdoły. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. I chyba go jakoś gówniano pomalowałem, tak dla jaj. Tu jest. No, jakoś tak. O, widzicie, ho, coś tam, hold on. I tutaj mamy jakieś światełka, różne takie pierdoły. Przemalujmy go trochę, żeby nie wyglądać jak. Kurczę, wieśniak. Okej, okay, chodźmy tutaj może do lakierni szybko, raz, dwa. Nałóżmy po prostu inny jakiś lakier na biało. On standardowo chyba był na biało, wiecie? Metaliczny, matowy, błyszczący. Ten bodykit mi się nie podoba. Jest taki trochę za bardzo. W ogóle te dragowe bodykity są według mnie trochę brzydkie. Z tyłu te wózki mi się nie podobają, chociaż to jest domena właśnie samochodów dragowych, że mają jakieś tam z tyłu wspomagacze. Czarny? Dobra, niech będzie taki biały, tylko te felgi jeszcze zmienimy na czarne może, co? Lubię w tych felgach to, że można obwódki zmieniać. Dajmy z przodu też na biało. Pięknie. Chodźmy teraz sobie zapiszemy nasz tuning kolorów. No, on niech sobie taki zostanie. W sumie zima kojarzy się też z kolorem niebieskim, tak? Chodźmy teraz na jakiś drag. Startujemy! Widzicie, nawet się uda robić double shifting, nawet triple shifting. Zaraz zobaczymy, ile to cudo wyciągnie tutaj.
Myślę, że tak 380 albo 375 km na godzinę to spokojnie powinien polecieć. Teraz się okaże. Zobaczcie, uwaga, 380. Jest! 380 chyba 2 na godzinę nawet. 381 km na godzinę to jest bardzo fajna prędkość. Słyszycie to co ja? Jakąś sowę tutaj w tym miejscu? Goddammit, nawet nie wiedziałem. Ta gra mnie zaskakuje, jeszcze potrafi mnie zaskoczyć, to jest ciekawe. No dobra, więc to był bardzo niedoceniany sam... Właściwie test taki w praktyce bardzo niedocenianego modelu, jakim jest właśnie R35 Nissan. Moim zdaniem bardzo fajne auto. Jego słabe strony to jest słabe nitro. Przyspieszenie jest tutaj naprawdę spoko, prowadzenie również, chociaż jest trochę podsterowny ten samochód. Ale po odpowiednim tuningu, bo to jest taka kosmetyczna jakaś niedogodność, po odpowiednim tuningu da się to oczywiście ładnie tutaj skorygować. Nie ma żadnego problemu, natomiast trzeba się do auta przyzwyczaić, ładnie go stuningować i będzie naprawdę ładnie tutaj nam działał, chociażby na klasówkach w klasie A. Naprawdę. To jest wersja dragowa. Mam nadzieję, że temat wyczerpałem i że osoby, które zastanawiają się, czy kupić ten model, czy też nie, nie będą miały teraz jakichś wątpliwości co do niego. Po prostu będą wiedziały, co kupują. Ja wam bardzo dziękuję za to, że byliście ze mną do końca tego odcinka i żegnam się z wami. Do zobaczenia, na razie, cześć. A, jeszcze jedno. Pamiętajcie o łapce, jeśli podobał wam się ten film. Cześć.